Wyruszamy w podróż, czyli Radom na talerzu już się rozpoczyna. Kolejna wycieczka w ramach Fast Food American State Trip. I dzisiaj nasz kapitan sterowca Radia Radom zabiera nas do stanu Alabama, gdzie te nieba tak błękitne. Oddaję głos wobec tego. Uśmiech pojawia się na twarzy, gdy wspominam stan, do którego chcę Was dzisiaj zabrać. Dużo wspomnień, dużo smacznych wspomnień oraz wiele nietuzinkowych przygód, ale po kolei. Było wczesne popołudnie, gdy skończyłem serwować polski obiad dla 3000 Amerykanów. Na dworze padał deszcz i wiał mroźny wiatr. Tego roku listopad jak zwykle nie rozpieszczał. Wiedziałem, że zaraz wsiądę do samolotu i polecę dalej, choć jeszcze nie wiedziałem gdzie. Ciepłe spodnie, sweter, kurtka, czapka i szalik. Done. Hey Joe, I'm ready, let's go! Krzyknąłem w hotelowym lobby. A chwilę później byłem już w samolocie. Wylądowałem w Huntsville, w stanie Alabama. Zegarek pokazywał godzinę 18 oraz 38 stopni Celsjusza. Już wiedziałem, że jestem w domu. Sweet home Alabama. Dziś w ramach naszego FAST zapraszam Was do orzeszkowej stolicy świata, gdzie odbywa się największy festiwal orzeszków ziemnych w Stanach Zjednoczonych. W Alabamie istnieje jak najbardziej obowiązujący zakaz przywiązywania aligatora do hydrantu. Ponieważ aligatory mogą nieco skonfundować sąsiadów, wprowadzono zakaz trzymania aligatorów w domu. Aha, ten zakaz nie dotyczy ogrodów. Podczas gdy niektóre części Stanów Zjednoczonych obchodzą Dzień Świstaka, Alabama ma swój własny sposób przewidywania pogody. Korzysta z pomocy oposa o imieniu Sand Mountain Sam. Jeśli sam nie widzi swojego cienia po wyjściu z nory, oznacza to wczesną wiosnę. A gdy w kraju nad Wisłą pojawia się wczesna wiosna, na marketowych półkach pojawiają się grille. Więc dziś przepis na idealny biały sos barbecue, white barbecue. Co potrzebujemy? Jedną dużą cebulę białą, 4 ząbki czosnku, 4 łyżki masła, 150 ml wytrawnego białego wina, 250 ml majonezu, kilka gałązek grubo posiekanych świeżych listków estragonu, 4 łyżki octu jabłkowego, 2 łyżki świeżo wyciśniętego soku cytryny, 1 łyżka musztardy Dijon, 1 łyżka cukru, pół łyżeczki sosu chili, 1 łyżeczka soli, 1 łyżeczka grubo mielonego czarnego pieprzu. A jak to przygotować? Nic prostszego. Cebulę i czosnek trzeba posiekać drobno i podsmażyć na maśle. Następnie dodać białe wino, mieszać i zredukować do połowy. Zdjąć garnek z ognia, ostudzić zawartość, a następnie dodać pozostałe składniki. Gotowy sos powinien mieć dość gęstą konsystencję. Należy spróbować sosu i w razie potrzeby go doprawić. Przed podaniem gotowy sos zamykam i wkładam do lodówki na 2-3 godziny, aby się schłodził. Tak przygotowany sos można przetrzymywać w lodówce przez 10-12 dni. W takim sosie możecie marynować skrzydełka, udka, a nawet całe kurczaki, które później wylądują na rozgrzanych rusztach grilla. Przypominam, że to jest Ameryka, tu wszystko możecie, nic nie musicie. Więc jeśli przyjdzie Was ochota na żeberka wieprzowe w White Barbecue, to któż Was może powstrzymać? Zróbcie ten przepis w domu i poczujcie klimat barbecue wprost ze słonecznej Alabamy. A czy wiecie, że będąc w Huntsville o 6 rano wywołałem alarm przeciwpożarowy, przyjechał szeryf, kilka wozów strażackich i patroli policji? Ewakuowano cały kampus stanowego Uniwersytetu w Alabamie. Ale to już jest opowieść na inną audycję. Ze stanu Alabama dla Radia Radom o kuchni z przekąsem, smakiem i humorem mówił jak jest szef Michał Fabiszewski. A po więcej inspiracji oraz przepisów zapraszam na kanał Michał Fabiszewski na YouTubie. Radio Radom 87,7.